Dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest pan Robert Kwiatkowski. Były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, były prezes TV w TVP i obecny wciąż to się nazywa Rada Mediów Medii Narodowych, Narodowych. Tak, opozycyjny członek Rady Mediów Narodowych. Witam Państwa. Panie prezesie, dobrze zrobił Sienkiewicz. No na pewno zrobił dobrze w tym sensie, że, że, że skutecznie. A, a co do stylu, no zobaczymy. No, zęby jadowe w każdym razie zostały wybite. A czy to bardziej stylkowala, czy dentysty, niech Państwo sami ocenią. A Pan jak uważa? No, ja... Czy to nie było trochę po pisowsku? Ja, ja, uważam, ja... Że, ja uważam, że skuteczność tu powinna być priorytetem, ale z drugiej strony z tyłu głowy mój, 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 mój gadzi, mózg prawniczy, po, po, podpowiada mi, że to nie było. No to jest dość trudna do obronienia konstrukcja. Zobaczymy, co postanowi w tej sprawie sąd rejestrowy, ale ja chcę zwrócić i pana i państwa uwagę na, na coś, co umknęło uwadze opinii publicznej. Bo to jest skuteczny po pierwsze, ten ruch Sienkiewicza, jest skuteczny po pierwsze dlatego, że się dokonał i od momentu od, od wczorajszego dnia, od podjęcia uchwał przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. I zarządy, i rady nadzorcze tych trzech spółek Polskiego Radia, Telewizji Polskiej i Polskiej Agencji Prasowej są w prawie, działają. Póki ktoś tego nie zakwestionuje, czytaj sąd rejestrowy. Ale po drugie, także dlatego, że w budżecie, właśnie w tej chwili, dyskutowanym na posiedzeniu plenarnym. E, Sejmu nie ma pieniędzy dla e, telewizji polskiej i innych mediów. Pan, jako były prezes, doskonale wie, tak. co to znaczy. Tak. Prawda? No ja to wiem w tym sensie, że, że także i na mnie naciski były potężne, ale myśmy nie brali złotówki z budżetu państwa. My, co zresztą, Wtedy jeszcze Donald Tusk nie zachęcał do tego, żeby nie płacić. To, ona... Tak, to prawda. Ale głównym źródłem finansowania telewizji polskiej z moich, na, za moich czasów był, by, był rynek. Były reklamy i sponsoring, co zresztą spotykało się z nerwową reakcją nadawców komercyjnych, tak, tak tu mówimy elegancko. No i też uczciwie trzeba powiedzieć, że ściągalność abonamentu była trochę inna. Myśmy po prostu zależeli od siebie i w tym sensie ta telewizja była naprawdę autonomiczna. Za to spotkała spotykała się z zarzutem komercjalizacji. Panie A... proszę, pana, panu, na co pan odpowiadał, odpowiadał słynnym zdaniem, Tyle misji, misji i ile. abonamentu. Tak, Czyli tak. teraz bez abonamentu i bez budżetu będzie zero misji dintera. Teraz to będzie zero telewizji. No jeśli były już prezes Matyszkowicz mówił o stracie rzędu 2,5 miliarda złotych, miliarda złotych przy budżecie rzędu 3,5 miliarda. Jak oni to robili? To jest duży, duży sukces. stres. Znaczy ta strata 2,5 miliarda dotyczy prognozy na rok 24. Więc przy założeniu, że budżet sfinansuje potrzeby misyjne mediów publicznych na poziomie prawie dwóch miliardów? Jeśli mówiąc w skrócie, jeśli nie będzie pieniędzy z budżetu, nie będzie na pewno telewizji. Ten prą prąd nie starczy. Na prąd nie starczy, nie? Nie starczy na płacenie starczy. Wie pan, wiemy dobrze, że właśnie do tego, żeby była telewizja, to muszą być przede wszystkim pieniądze. Panie prezesie, czy to jest jeszcze telewizja, czy zaraz bardziej masa upadłościowa? Hmm. Nie, nie, to jest dalej telewizja, która ma szansę wyjść z tego zakrytu. A? Tak, ale. Jak by pan z tego? No bez, i, bez pieniędzy. Nie, nie, bez pieniędzy to się, to, to się a, nie a da. Bez to pieniędzy, jest... kiedy pan musi w parę chwil odbudować biuro reklamy, program, ramówkę, zrobić wszystko. Powodnie. Telewizja polska nadal ma to, co jest najważniejsze w każdej telewizji to znaczy ma widzów. My możemy się zrzymać na tych widzów, reklamodawcy mogą ksioczyć, że ten profil taki, siaki, owaki, ale telewizja polska dalej ma około 1,4 rynku telewizyjnego, to znaczy bardzo wielu ludzi jest przywiązanych do różnego rodzaju stacji TVP i to jest największy kapitał tej stacji, z całym szacunkiem. Nie dziennikarze, no już na pewno nie prezesi, z tą reputacją, no, też nie jest najlepiej, ale to się wszystko da odbudować pod jednym warunkiem, że będą widzowie. A ci widzowie są w stosunku do TVP bardzo lojalni, A jednocześnie, ja wcześniej Pan powiedział, że bez pieniędzy się nie da. No bez pieniędzy się nie, nie da. Bez decyzji politycznej tak na Tuska. Tak, no tak, tak. Czy, znaczy, czy, 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 on powiedział, że dopóki się Cudzysłów nie zreformują, to nie będzie pieniędzy. To ile czasu Pana zdaniem da tej telewizji, żeby ona złapała oddech i żeby jeszcze było co zbierać. No wie pan, to jest. Musimy zacząć od trochę innego, poważnego pytania, jak ta telewizja ma wyglądać i czy, do, czemu, komu ma służyć. Nie w sensie której części klasy politycznej, tylko na jakie potrzeby powinno odpowiadać. Bo ja dalibóg nie rozumiem, dlaczego Telewizja Polska nadaje kilkanaście kanałów tematycznych. Bo jest nie tylko TVP Kultura, ale też TVP Historia, no, jest TVP World, ale i TVP Wilno. No, na coś się musimy zdecydować. Po pierwsze na to, na co nas stać, a po drugie na to, no, czego naprawdę potrzebujemy. Czyli, pan, czyli jest, jest z czego ciąć, Ale tak? Oczywiście, no, o, oczywiście tak. No, mamy dwa ogólnopolskie dwie ogólnopolskie stacje telewizyjne o takim w profilu ogólnym. TVP1, TVP2, które no, na, na, naprawdę niewiele się różnią o, 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 od siebie, prawda? Kiedyś jeszcze była jakaś specjalizacja, tu bardziej rozrywka, tu bardziej informacja, film i sport. To się kompletnie zatarło. Czy na pewno musimy mieć dwie ogólnopolskie stacje TVP? Jedynkę i dwójkę? Nie wiem. No, A trzeba trzeba, trzeba odpowiedzieć na te pytania. I czy nas na to stać? Czy pan chce powiedzieć, że będzie za chwilę takie manko, że sprzedaż dwójki będzie jedynym sposobem ja na ostalenie jedynki? Ja swego czasu Byłem oskarżany o to, że, że, że chcę prywatyzować dwójkę. To było nieprawdziwe, nie, nie, nie znajdowało odzwierciedlenia w rzeczywistości, ale Spójrzmy na to na razie przez perspektywę potrzeb, bo ja uważam, że sprzedaż czy prywatyzacja nie wchodzą w rachubę właśnie z powodów politycznych. Te, czy, no, trudno mi sobie wyobrazić tego typu operacje. Natomiast y, obydwie te anteny sporo kosztują i, i, i zdaje się, że w obecnej sytuacji na rynku reklamowym no, one więcej przynoszą kosztów niż, niż przychodów. No, no tak się po prostu nadłóższą. Jedynka, dwójka, info, TVP Sport to musi zostać, prawda? No TVP Sport, ja, ja rozumiem, że... Nie, nie wiem, bo myślę, że akurat... Y... Bo oni wykonali nawet zapisu pewną pracę proszę pana, wykupili prawa jak? do różnych imprez No i tu się zaczynają schody bo tak w ogóle to się wszyscy zgadzamy ale jak przychodzi co do czego to wszyscy mówią no jak tvp się, sport co pan pół roku przed by pan wyłączył igrzyska proszę pana no ale gdzie te igrzyska są pokazywane przecież nie na antenie tvp sport one są pokazywane właśnie w jedynce i w dwójce i powinny być pokazywane w telewizji ogólnodostępnej, bo TVP Sport to jest kanał tematyczny, który nie jest no, tak zwaną telewizją otwartą. Tu wkraczamy w regulacje ustawowe. Olimpiada akurat jako impreza o szczególnym znaczeniu i przeznaczeniu musi być pokazywana w telewizji no to, że... ogólnodostępnej. Co do sportu, ja panu powiem tak szczerze, no, trudno o bardziej skomercjalizowaną dziedzinę życia dzisiaj. Zwłaszcza jeśli mówi się sport, a myśli się piłka nożna. No bo tak to w większości mówi o przepłacaniu powiedzieć. za prawa. Nie, ja mówię o komercjalizacji. Znaczy to jest bardzo skomercjalizowany, tandetny zresztą w polskim wydaniu rynek, ale rynek praw sportowych jest koszmarnie drogi no w porównaniu z nakładami na, na, na kulturę czy na popularyzację nauki, a nawet jeśli chodzi o produkcję dla dzieci. I pytanie, czy nas na to stać? Bo chętnych nie brakuje, prawda? Są stacje komercyjne, które chętnie sięgną poprawa do transmisji sportowych, zwłaszcza gier zespołowych, zwłaszcza piłki nożnej, no, tenis. Czy, czy, czy Pan, na dzień dobry, by Pan proponował kurację odchudzającą, tak? Zdecydowanie. Znaczy to się musi wydarzyć. Bo wie Pan, w telewizji można wydać każde pieniądze. To jest, przepraszam za sformułowanie, bardzo kosztowna zabawka. Tylko telewizja publiczna, finansowana w tym czy innym modelu, no poza tymi wyjątkami, o, którymi, o których mówiłem, z kieszeni podatników, musi jakoś miarkować swoje potrzeby. Pod oczekiwania widzów. A czyli za, za pana czasów TVP miała udział w rynku 70%? Nie, 54%. Czy już ledwo powyżej 50%? Tak, no ale to ja działałem na, 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 na rynku, który niewiele odbiegał od obecnego. Znaczy, był i TVN ze swoimi kanałami tematycznymi, był Polsat, a TVP za moich rządów i za moich czasów nie mogła rozwijać kanałów tematycznych, bo nam minister skarbu zabronił. Zresztą dość słynna historia. Myśmy chcieli wystartować z TVP24 rok przed TVN24, ale w uchwale walnego zgromadzenia, mam to do tej pory, minister Wąsacz był taki, minister skarbu nam tego zabronił. Tak było. Ciężko w to uwierzyć, no ale... To niech pan powie, jakby pan odbudował... By bo jest jeszcze czynnik czasu i pan mówi o widzach, słusznie oczywiście, jest jeszcze kwestia pewnego kredytu zaufania dla nowego. Jak pan sądzi, czy to jest kryzys dół, kredyt dół krótkoterminowy, czy dół, że, 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 że dzisiaj te wiadomości, dzisiaj i za tydzień, za miesiąc mogą być niedoskonałe, kiepskie, dla ludzi, powiedziałbym, ważniejsze niż to, jakie one są, jest to, jakie one nie są. Ale to się też skończy. To czas. jest y, kredyt raczej krótkoterminowy, chociaż na początku moim zdaniem będzie dominowała ulga, bo też różnica w jakości je, je, jest łatwa do pokazania. no, no to, że wystarczy nie użyć, tak? to, to co? Ta, to, co tak, no nie, nie tylko. No to było w, w ostatnich dniach, to już było i histeryczne, i paździerzowe. Naprawdę te, 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 te wiadomości. A z racji swoich obowiązków, musiałem to oglądać, były żałosne, naprawdę, w większości zresztą poświęcone temu, w cudzysłowie, napadowi na niezależnych dziennikarzy typu Samuel Pereiro, Michał Adamczyk itd., itd. Tego naprawdę już chyba najtwarsi wyznawcy PiSu nie byli w stanie oglądać. Czy myśli, pan, zmiana... czy, czy myśli pan, że PiS przegrał yy, przez TVP, że po prostu gwinty puściły? Yy, nie, nie przez TVP, ale przez koncepcję, której elementem było TVP. To znaczy tam wyraźnie w kampanii wyborczej do, do, dominował y, zwrot w stronę wiernego elektoratu. Oni po prostu doszli do wniosku, być może słusznie, że swoimi działaniami nie są już w stanie nikogo nowego pozyskać. I trzeba tylko zmobilizować swoich dotychczasowych wyborców do tego, żeby poszli i zagłosowali. No i po pierwsze, nie zmobilizowali, bo takie największe straty ponieśli w swoich bastionach, czyli na wsi. I właśnie w Polsce południowej południowo-wschodniej. Za to zdołali zmobilizować swoich przeciwników. Frekwencja, zwłaszcza w tych segmentach młodych i kobiet, była imponująca. No a to są i grupy, grupy wiekowe, które no, raczej na PiS nie głosują. Pan mówi no. o tym kredycie krótkoterminowym, w sensie, że za trzy miesiące też będą ludzie oceniali wiadomości nie za to, jakie są, a nie za to, że są niepisowskie, tak? Za to, jakie są, w, w, ta, w takim sensie, jaki Pan to zapewne rozumie, to, to nie będą oceniali, ponieważ Pan jest człowiekiem mediów i Pan y, patrzy na te audycje innym okiem okiem fachowca, a, a większość ludzi ta, tak tego nie oznówiło, Te, no, tak, to prawda. To znaczy najważniejsze jest to, jak się wygląda i czy się mówi z przekonaniem wewnętrznym, czy nie, a nie to, co się mówi. Przepraszam, ale to cytuję wyniki badań. No tak, ta, takie są badania, więc ta warstwa wizualna, ta forma jest szalenie ważna, ale też opinie kształtują elity, to znaczy ci, którzy się rzeczywiście znają na rzeczy, nie jest ich wielu i oni kształtują także opinię o tym, jaki jest warsztat, jaki jest poziom tych audycji. I jeszcze pan pozwoli jedno zdanie. I elektorat do niedawna opozycyjny, obecnie ko ko koalicyjny, yy, słynie z tego, że jest znacznie bardziej krytyczny. Yy, I w stosunku do swoich liderów, i do formacji, na które głosuje. Znaczy po prostu ludzie od swoich aumaz wymagają więcej. Więc taka tandeta... Nie przejdzie na pewno. A PiS, PiS będzie walił niezależnie od tego, w te, w te programy informacyjne, niezależnie od tego, czy one warsztatowo będą dobre, czy nie. Zazdrościł pan czasem Kuruskiemu? Nie, no skąd? Nie, ja... Władzy, pieniędzy, nie, że to no, gwizdek, i parlament 3 miliardy, bardzo proszę, panie Jacku. Nie, no, przeciwnie, to znaczy, i yy, mówiłem to wielokrotnie, ne, jed, znaczy, drugim największym grzechem, i takim długofalowym, Jaki Jacek Kurski popełnił w stosunku do telewizji polskiej, było uzależnienie TVP od władzy, od jakiejkolwiek władzy. To znaczy budżet rzędu 3,5 miliarda rocznie, bo taki materiał. Telewizji... to chyba była jego metoda w tym szaleństwie. To, to była jego metoda, ale to, to jest metoda bardzo krótkowzroczna. To znaczy on nie był w stanie być autonomiczny, bo on doprowadził do takiego uzależnienia od pieniędzy budżetowych, że nawet gdyby z dnia na dzień coś, coś mu się w głowie popsuło i postanowił być obiektywny i niezależny, to by nie był w stanie, bo on po prostu zależał Czyli od. Tego... sobie nałożył dyby. Tak, 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 on sobie sam nałożył dyby, zrobił to z radością i nie trzeba było go nigdzie w żadnym innym kierunku sterować. Ale to samo dotyczyło jego następców. No, Matyszkowicz. To by o nim nie mówić. Zdaje się próbował trochę inaczej, ale szybko z tego zrezygnował, bo potrzeby już w zeszłym roku miał e, e, stratę za 22 rok. W e, 23 będzie jeszcze gorszy, a 24, no to w ogóle katastrofa. Nawet gdyby niczego nie zmieniać, oni po prostu uzależnili się jak narkoman od, od, od narkotyków. Pan mówi o specyficznej. Publiczności niekoniecznie kochanej przez wszystkich reklamodawców telewizji publicznej. Czy ona jest inna niż pisz? W tym sensie, czy ona może pozyskać tych widzów, część choćby z nich, których tak skutecznie, systematycznie odrzucała przez 8 lat? E no to zależy od polityki programowej, ale na pewno jeśli się wydarzy, to nie wydarzy się z dnia na dzień. To znaczy telewizji, nadawcy publicznych w ogóle, nie chcę mówić o świecie, ale w Europie, bo, bo to jest tak powiem, model, który wynaleziony został w Europie i głównie w Europie dobrze działa. Mówię o nadawcach publicznych. Cechują się tym, że mają starszą od przeciętnej widownię, mniej zamożną, no, i taką, która zależy od usług publicznych, bo to jest, proszę Państwa, taka sama usługa publiczna jak wodociągi czy telekomunikacja. Kłopot w tym, żeby ona była za tą samą cenę oferowana w dobrej jakości, wszędzie i dla każdego. To znaczy, każda grupa wiekowa, zawodowa, każda klasa społeczna powinna móc. Czerpać korzyści z kontaktu z mediami publicznymi. Taka jest idea. To Co, medii co, co dzisiaj w roku 2023, dwa miesiące po wyborach, i za dwa miesiące, i za cztery, ta telewizja mogłaby zaoferować widzowi, który, czego nie ma w tvn czy w Polsacie? Przede wszystkim mogłaby i powinna zaoferować. Z, zmniejszenie temperatury czy natężenia konfliktu politycznego. To znaczy i media społecznościowe, i media komercyjne kochają konflikt, jasno wyrażone e, przeciwstawne stanowisko. więcej ekspertów, mniej polityków. Tak, trochę więcej nudy bo jak się ogląda, jak się ogląda BBC, to, to pierwsze wrażenie jest takie, że tam się te obrazy jakby poruszają wolniej, to wszystko jest bardziej stonowane. Ci prezenterzy nie błyszczą śnieżną bielą zębów, prawda? Są normalni ludzie, starsi, młodsi, różne kolory i na tym to polega. Znaczy... Ta, moim zdaniem na tym to polega. To polega na tym, żeby pokazywać świat taki, jaki jest, w swojej niejednoznaczności, nie nieokreśloności, pokazywać różne perspektywy, no i przyzwyczajać ludzi do siebie nawzajem. Bo media komercyjne, które kierują się logiką zysku, trudno im. Przecież to zarzucić. To są firmy w pewnym sensie takie same jak każdy inny. Stosują te metody, które są najskuteczniejsze z punktu widzenia reklamowego. Głównym zadaniem nadawcy komercyjnego jest zebranie najbardziej atrakcyjnych z punktu widzenia rynku grup ludzi, grup widzów i sprzedawanie tych pakietów w postaci GRP, czyli Gross Rating Points, do, 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 do agencji reklamowych, do domów mediowych. No tak wygląda telewizja komercyjna. Telewizja publiczna, mimo zbliżonej nazwy, jest zupełnie innym zwierzątkiem, no z zupełnie innej bajki. To jakby pan skroił tę ten, skroił ten telewizję, żeby odpowiadała jakiemuś europejskiemu, pan słusznie mówi wzorcowi, żeby złapała tlen, oddech, nie straciła widzów tych pisowskich, którzy mogą być zawiedzeni, że pani Danusi nie zobaczył 1930 i jeszcze zdobyć tych nowych. No to temat na dłuższą rozmowę, ale te instrumenty, takie kształtowania ta, takiego pro programu, który byłby wartościowy i odpowiadał na potrzeby widzów, znaczy odpowiadał na to, czego widzowie potrzebują, a niekoniecznie tylko tego, czego widzowie chcą, te elementy są. No, była uchwalona swego czasu licencja programowa. No bo Warto by najpierw rozliczyć się z tych pieniędzy, które media publiczne dostają, zwłaszcza telewizja. Za chwilę pokaże się przy tym olbrzymim deficycie budżetowym, okaże się, że państwo, państwo ma problemy z finansowaniem różnego rodzaju świadczeń i nieuchronnie pojawi się pytanie, czy ten miliard albo dwa miliardy dla telewizji na pewno musi iść, a na onkologię to już nie. I, I... i oczywiście Tusk będzie ostatnim, który zdecyduje na telewizję, a nie na onkologię. No Tusk będzie musiał wybierać. Łatwiej było to robić w opozycji. Opozycja ma ten komfort, że, że, że może po prostu krytykować jedno i drugie. Sam też korzystałem z tego przywileju jako poseł opozycji, ale rządzący będą musieli zważyć na różnego rodzaju potrzeby, a telewizja, żeby się w tym odnaleźć, musi pokazać, że to, na co wydaje pieniądze, jest wartościowe i jest potrzebne. Bo, jak się nie finansuje z rynku, tylko z podatku, jakim jest abonament albo dotacja budżetowa, no to trzeba się rozliczyć. Zap... I telewizja ma takie argumenty. Zapytałem pana, czy to, co się zdarzyło wczoraj, było legalne, ale czy myśli pan, że w sensie komercyjno-rynkowym. Ta zawierucha, chaos, gdzie w o dwóch zespołach w budynku na Woronicza. to per to jest prezent dla tvn na przykład? Krótkoterminowo tak oczywiście, bo zakładam, że oglądalność i, i TVN24 i Polsat News wyskoczyła znaczno, znacznie ponad przeciętną. Ale no cóż, to jest jedno wydarzenie z wielu. Ważne, jak telewizja publiczna wyjdzie z tego zakrętu. No i wiele to zależy od dojrzałości, od odpowiedzialności tych, tych ludzi, którzy od wczoraj sprawują funkcję prezesów czy szefów rad nadzorczych. To, to jest trudna sytuacja, no bo oni tam w środku mają ca cały czas, jak rozumiem, dy -dy dyżurujące zespoły. Właśnie od czego papas zaczął w sytuacji kryzysowej? Czyszczenie brudu, sprawdzanie ksiąg, oramówka czy od ludzi. zacząłbym, Odlucz. Za, zacząłbym odlucz. No właśnie, od, jak po, słusznie towarzysze od... Lenin i Stalin, kadry są najważniejsze. Co by pan zrobił z tymi kadryryrytykami? Z, z czasów Kurskiego. E, nie, nie jestem zwolennikiem zbiorowej odpowiedzialności. Także każdy przypadek wymagałby odrębnej analizy. Atycypowałby bo... pan komisję weryfikacyjną, która by oglądała materiały dokonania? Ciekawa analogia, ale myślę, że ten werdykt w przypadku części, tej, tej widocznej, czy w przypadku prezenterów, dziennikarzy, wydali i wydadzą, wydadzą widzowie. Natomiast jest zapewne masa ludzi, którzy przyszli do pracy po, po, po 2016 roku. No i tych muszą ocenić i zweryfikować inni. A, a to nie będzie trudne, bo trzeba zobaczyć, jakie są efekty pracy tych ludzi. Od tego bym zaczął. To znaczy. Pan w telewizji pracuje nadal prawie 3000 ludzi, to, to jest jednak arbitraż. pana czasów chyba 10, nie? nie 6, ale tak. musiałem zwolnić ponad 2000 ludzi, i to była trudna i bolesna operacja. Niech pan, ale dzięki pan, temu miałem niech pan powie zawsze za, zawsze za pieniądze. Niech pan powie, dlaczego za pana czasów, potem za, za czasów nawet rządów różnych prezesów pisowskich, czy okołopisowskich, czy zarządów Browna? Ta telewizja była nie oczywiście posła, tylko Juliusza. Ta to. telewizja tyle lat była na plusie, a Kurskiemu to się w żaden sposób nie udawało. Nie, Kurski, Kurski po, po paru latach chudych miał tą telewizję na, na plusie. Dopiero Matyszkowicz jakby obniżył loty. Czyli czy mieliśmy rację wysyłając wybitnego finansistę do Waszyngtonu. Ten, 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 ten milion z punktu widzenia Kurskiego to jest na pewno dużo. I dla nas też to, też to pewnie byłoby dużo, ale szkody są, są znacznie mniejsze, tak, to prawda. Personalno można powiedzieć, że budżet na tym tak? zarobił, ewidentnie. Budżet państwa na tym zarobił, w tym sensie, że stracił mniej. Czy nie wyrzucałby Pan z automatu ludzi wszystkich z TVP Info? No wie Pan, część twarzy i część postaci zasługuje na, na, na pożegnanie się natychmiast I, i wiemy, o kim mówimy, o tej czołówce dziennikarskiej. Zresztą myślę, że oni sami nie mają wielkich złudzeń co do tego, e, e, że, że ich kariera... A jeśli ktoś na by, się skończyła. Załóżmy, że jest pan prezes, że jeśli był taki ktoś taki jak pan Babierz, który jest jako fan sportu. Pan Babiarz. A, Babiarz. Oceniam, Babiasz oceniam, że jest kompetentnym dziennikarzem sportowym, ale jakoś się przylepił na swoje nieszczęście do kurskiego. To pan by chronił czy gonił? Nie, nie ani, ani chronił, ani gonił. No zobaczył, co on robił. Wie pan, odpowiedzialność zbiorowa to jest naprawdę zły pomysł? No, pan Babiasz zapewne ma jakąś przyszłość w telewizji. Nie wiem, czy na w, w czołówce, bo jak, jak wiemy, rynek dziennikarzy i prezenterów jest też szalenie konkurencyjny. Też pora na nowe twarze i na nowe nazwiska. Rynek lubi to. Trzeba być może dać szansę innym, ale też tak jak w przypadku, nie wiem, Pana Szpakowskiego kiedyś, a bo ja popełniłem ten błąd, to, 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 to trzeba przyznać. Po mistrzostwach w Korei, ja się Tak, ja, ja, się, ta, ja, się, ja się z nim rozstałem, bo też wyczuwałem, że opinia publiczna ma go serdecznie dostać. A wie Pan co, a co potem się, się okazało? Mówiło się, wie Pan, że go Pan szczęścił, bo powiedział, że Kwaśniewski przyniósł pycha naszym piłkarzom. Nie, nie, nie. nie. nie znaczy biorę odpowiedzialność za, za, za te decyzje, ale nie takie były motywacje. No, w końcu się okazało, że polska kochanarka, ko ko tak? <laughs> tak? Tak, tak. Tak się okazało. I zresztą Szpakowski nie tylko mnie przetrzymał, ale wielu innych prezesów. A jak odchodził, to żegnany był kwiatami i to nie tylko przez prezesów, ale też przez widzów i trzeba to docenić. Nie wiem, czy to jest los, bo zaczęliśmy od pana Babiarza, nie wiem, czy takie będą i są koleje losu redaktora Babiarza, ale no, niech on Panie, i nowe władze też, Pani Elżbieta też prze, prze, przeżyła wszystkich prezesów. Uważa pan, że to jest, że ona jest... To jest ja, poważniejsza sprawa. ...że to jest jakoś dobrym telekapitałem tej telewizji? No, co, coraz mniej popularnym ostatnio, bo oglądalność sprawy dla reportera. Mówimy o redaktor Elżbiecie Jaworowicz i sprawie dla reportera, o jednym i o drugim, bo to pojęcie i nazwy i nazwiska nierozerwalnie ze sobą związane. no Oglądalność spada i zdaje się, że, że, że wydawcy tego programu i sama autorka. Sięgają po. Desperacko po trochę. Ta, sięgają po, po, po metody, które nie, nie przystoją. Tam jakichś muzyków disco polo zaczęła ściągać. No, nie do tego służył ten program, bo to był program taki format, który w każdy, taki program interwencyjny, który w każdej telewizji publicznej by się przydał i rzetelnie robiony powinien być taką, no perłą w koronie. No Może nie perłą główną, ale jednym z. z ze szlachetniejszych kamieni w, w tej koronie. Ale pan powie łaskawie 200 metrów stąd, bo mówiliśmy o tej yy, topografii, ma swoją siedzibę rada mediów narodowych, to. czyli pan jak wyglądała yy, współegzystencja z panem Szabańskim, z panią Lichocką? Ona... Współ... Tworzyliście nowy, jeden wspólny organ. <laughs> tak pan mówi. No, działa w wyniku ustawy, więc można powiedzieć, że, że jest to organ państwowy i nie ma w tym czynienia przesady, choć nie konstytucyjny. Organem konstytucyjnym jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Pan, znaczy spotkania z reguły odbywają się w przestrzeni wirtualnej, także my raczej kontaktujemy się ze sobą nie bezpośrednio. A wirtualnie skakaliście sobie do oczu? Zdarzają się tak powiem, polemiczne momenty, i one są dość często, ale często też kończą się po prostu głosowaniem. Struktura tej rady jest taka, że, że pan że, wszystkie głosowania przegrywał. Tak, ra, ra, razem z posłem Ródką jesteśmy po prostu w mniejszości, bo tak chce ustawa, a tamten ten front, tak jak na sali sejmowej, jest wyjątkowo zgodny i dyscypliną. A Czabański, czy, czy Chodzka, to był absolutny beton? Czy, czy oni czasem byli impregn totalnie impregnowani zawsze na z drugiej strony? Oni są zawsze impregnowani tak? i prosiłbym, żeby posła Babineca a wcześniej pani europosłanki Elżbiety kruk z tego grona nie eliminować. Oni są naprawdę metod, tak? impregnowani. Znaczy jest decyzja, Czy mówi pan, że mówi idziemy pan, że, na ścianę. PZPR to pełna wolność na, na tle. PZPR byłem do, do dość krótko i to u zmierzchu tej formacji i w niczym się nie da to porównać z, z dyscypliną, jaką panuje, jaka panuje, chyba zresztą nie tylko w pisie Wie pan to jest wynalazek polskiej demokracji. Miejsce partii w naszym systemie politycznym, partii jakiejkolwiek no jest bardzo szczególny. Ale PiS w tym i Kaczyński, właściwie Kaczyński, bo PiS jest jedną z emanacji prezesa Kaczyńskiego. Wcześniej to było porozumienie centrum. No i jest w tej, na tej drodze szczególnie zaawansowany. No to bo przez media te, te, te wówczas opozycyjne przetoczyła się taka dyskusja w sprawie tego, czy pani Elżbieta Witek mogła byłaby być wicemarszałkinią czy wicemarszałkiem sejmu czy nie i argument był taki, że ona przecież tutaj łamała prawo, przepisy i, i no, jakby, dali, jakby pis dał kogo innego no to może by się nowa większość zgodziła. Otóż, proszę państwa, Bo tam, to nie, ma, wychodzi, tam tak? nie ma nikogo innego. Tam każdy jest Witko, Witek. No nie każdy jest równie pan, utalentowany. Ja panie, prezesie, powiem, że kiedyś mówię, dobra, spróbuję pomóc. Wziąłem listę posłów PiSu, mówię, no dobra, kto tu jest, który nie, nie, nie ukradł? Nie skompromitował się, nie wygadywał głupot, i kto mógłby być wicemarszałkiem z ramienia pis -u? i był bezradny. Nie, nie no na, na tle braci Pisowskiej to Elżbieta Witek ma istotne atuty i, i przewagi, tak bym powiedział. I, I doświadczenia, i pewnej inteligencji, i takiej o, osobistej kultury. Mówię to niepytany i nieprowokowany. Wydaje mi się, że to jednak błąd. Ale decyduje... Czy dałby Pan jej, tego marszałkę? Nie jej, ale PiSowi. Okay. I, i, I trzeba jednak... Znaczy pytanie, wedle jakich standardów się poruszamy. No bo próba wyznaczenia nawet tak okropnej partii, jaką jest PiS, kto ma ich reprezentować w prezydium Sejmu, no brzmi mało przekonująco. Że myśli Pan, że przyszłość TVP, tego, to, to co się stanie z tą telewizją może być istotnym elementem tego, czy będziemy mieć recedywet PiSu, czy nie? Na pewno. Tak? Na pewno. Znaczy, to, to, to gdzie można pomóc, a gdzie można zaszkodzić? No w obniżeniu temperatury sporo i my musimy tu, znaczy, bo, bo tu sytuacja w telewizji jest, jest częścią, tak jak no, przed chwilą chyba powiedziałem, telewizja stała się i dalej w pewnym sensie jest zakładnikiem Jarosława Kaczyńskiego. On idzie na konflikt, to jest jego odwieczna metoda. On zawsze szukał wroga i zawsze szukał okazji, żeby podzielić naród. I podzielił naród w ten sposób, że dalej po tych ośmiu nieprawdopodobnych latach, E, jedna trzecia narodów wierzy Kaczyńskiemu i o, jedna trzecia narodów poszło 35%, jeśli dobrze. Czyli jak pan powiedział słusznie, że deeskalacja nawet jeśli jest uzasadniona i pożądana politycznie, jest poniekąd sprzeczna z naturą mediów, szczególnie telewizji. Ale nie wszystkich. Ja mówiłem o mediach komercyjnych. Natomiast telewizja publiczna powinna i stać się na to w każdym tego słowa znaczeniu, także finansowym, bo, bo za to bierze pieniądze, żeby temperaturę tego sporu obniżyć. Znaczy... Nuda, nuda, jak wiadomo, jest trochę tańsza, więc to się kalkuluje. No, to zależy, jak liczyć. Nuda się słabo sprzedaje, w związku z tym może być znacznie droższa, panie redaktorze, <laughs> bo nikt tego nie kupi. Ale nuda także jest potrzebna. Naprawdę ludzie. Też myślę, czasem tęsknią za odrobiną spokoju, bo jak dzisiaj rano jeszcze robiłem zakupy i ludzie mnie zaczepiają, mówię, ale, mówią, ale się piorą, mając na myśli to, co się dzieje na sali Sejmowej. No to, to oczywiście świadczy o tym, że, że interesują się tym, co się dzieje w polityce, ale też chyba i o tym, że trochę mają tego dosyć. Za dużo. No, i ja wiem, że to może być szalenie trudne, bo, bo, bo ten trend jest, powiedziałbym, wszechobecny. Od Stanów Zjednoczonych po Włochy i, i jeszcze dalej pewnie, no ale my się musimy z, z, z tej pętli jakoś e, wydostać, bo inaczej się po prostu pozabijamy. Po no, naprawdę. E, ja wy, wystarczająco długo żyję na tym świecie, żeby pamiętać. I stan wojenny e, to chyba było najbardziej dramatycznej i takie kotonkikowe ale... na końcu swojej drogi wylądował na, na po, po, po pozycji gołąbka po, pokoju troswoistego. Nie, nie, ale ja chyba zawsze taki byłem i obóz polityczny, czy środowisko, którego byłem częścią, czyli tak zwana ordynacka, najlepiej znana po, poprzez Aleksandra Kwaśniewskiego i jego prezydenturę, to było i jest środowisko, które zawsze dążyło do tego, żeby jakoś się dogadać, żeby, żeby się porozumieć, no bo yy, yy, no mamy różne doświadczenia, mamy różne, my Polacy, mamy różne doświadczenia, różne drogi nas przywiozły do tego i innych stołów, no ale jaka jest alternatywa? No, mamy ale, mamy, mamy, pan, mamy pan, kłócić czy, się, czyja prawda jest najmojsza? Czy, czy, czy ta telewizja polska ma I jeszcze szansę przed sobą, czy to jest z założenia przed nią droga wybitnie Długa, wąska, wyboista, kręta. Droga przed telewizją polską i innymi mediami publicznymi jest długa, wąska, kręta i jednocześnie ta telewizja ma szansę i nie wolno tej, tej szansy zmarnować. Szansa, ale to jest trudna szansa. Tak. W pewnym sensie telewizja teraz upolitycznie sprawę Telewizji Polskiej. Telewizja Polska musi, czy powinna zrealizować ten program polityczny, z którym to skrzydł do wyboru. To znaczy. Najpierw pokonać, teraz rozliczyć, e, zadośćuczynić, bo jest masa ludzi skrzywdzonych przez Kurskiego i jego następców, o nich też trzeba pamię pamiętać, ale na końcu pojednać. Tak. I to może być narzędzie. To może być tak narzędzie, być ale to może być i powinien być także cel, bo ja odnosiłem się w tym, co przed chwilą mówiłem, nie do Polski w ogóle, tym niech się mhm. Tusk z Kosiniakiem i Hołownią zajmują, ale do telewizji i do ludzi mediów, do, do, do świata mediów. Znaczy, ten świat mediów to też żadna tajemnica, jest potwornie podzielony, prawda? Sam bym tego doświadczył. Prawda. No i, i nie mówię tego po to, żeby zacierać różnice. I żeby było tak, jak było, nie? Przeciwnie. To znaczy, trzeba sobie powiedzieć, kto co robił i zapamiętać to. Tu, tu, tu nie ma żadnej amnestii, ani amnezji. No, ale dalej będziemy żyć w tym samym kraju. I warto byłoby, zwłaszcza wobec zagrożeń, które, których jest aż nadto dookoła, żebyśmy przynajmniej część agendy politycznej, część celów mieli wspólnych. No, nie chcę ludzi, ludzi straszyć tym, co na wschodzie, bo już sam się wystarczająco boję. Ale perspektywa Unii Europejskiej też jest słaba. O Trumpie nawet nie chce się zająć. jego perspektywa niestety jest no, zobacz, lepsza. No ko zobaczmy, po Kolorado myśli to. No tak, o... tak, do orzeczenia, ale w sondażach bo poszedł ostro w górę. No nie, tak, ale to jest, no, trudno o gorszą wiadomość z, z naszej, no tak, z polskiej pe tak. perspektywy. Tak, ja się mierzę, że, że Biden, Biden go nie pokona, tylko sądy mogą. No tak, sąd najwyższy stanu Kolorado. Może, może tam jest e, nadzieja tak jak kiedyś z Macronem wyskoczył jak Filip Skonopi ale na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę, bo ona dotyczy bezpośrednio świata mediów. Mamy do czynienia z olbrzymim zagrożeniem ze strony nowoczesnej technologii i pije tutaj i do sztucznej inteligencji i do różnego rodzaju algorytmów, którymi media społecznościowe się posługują, a które bezpośrednio oddziałują na politykę. No, bo właśnie algorytmy Stoją za tą za generowaniem, za tą amplifikacją konfliktu na różnego rodzaju platformach, a to się przenosi na, na, na prawdziwe życie. I telewizje, i te komercyjne, i te publiczne także się temu poddają. Muszą, bo taka jest cząstkowa ta perspektywa. Natomiast ogólny obraz takiego zagrożenia y, cywilizacyjnego wręcz ze, ze strony świata technologii, no, to, to jest realne i my się musimy z tym szybko zmierzyć. Panie prezesie serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję i pięknie.